Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji dzielnicy 14 na 2013 rok. No, drodzy Państwo, jest to pewna oczywistość, jakby powiedział klasyk, oczywista oczywistość, że musimy zaplanować posiedzenia w przyszłym roku. Stąd też zaproponowaliśmy taki harmonogram sesji. 13 grudnia, przypomnę, że jest to tradycyjna sesja organizowana w piątek, sesja świąteczna, taka jak dzisiaj. No jest to być może niefortunna data, ale tak ułożył się kalendarz, że taką propozycję przedstawiamy w tym zakresie. Otwieram, drodzy Państwo, dyskusję. Pani Zosia Ziarkowska, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, jeśli by to bardzo nie utrudniało, czy można by było 13 czerwca przełożyć na inny dzień? A na jaki jest propozycja? No albo wcześniej, albo później. To znaczy albo 6 albo 20 czerwca. No to 6 już byłoby bardziej. Czy rozumiem, pani Zosia składa poprawkę do projektu uchwały, żeby przesunąć na 6 czerwca. Tak. Ja nie widzę osobiście żadnych przeciwwskazań, no ale być może ktoś 6 czerwca ma inne plany już. Jestem ciekaw uzasadnienia. Nie, pewnie. Muszę czekać na koniec. A co pan pyta? Dlaczego? Bo jest Fatima. I dużo radnych jest katolikami i chodzą. Drodzy Państwo, no, pani Zosia w swoim kalendarzu ma taką uroczystość, więc myślę, że jeżeli nie ma przeciwwskazań, no to dobrze byłoby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. A bo takie zdarzenie. Nie, bo na pewno panu. Gdzie pan Zosia był? Nie. Czyli, drodzy Państwo, została zgłoszona poprawka. Ja zachęcam, żeby wyjść naprzeciw prośbie pani Zosi, żeby nie robić żadnych przeciwwskazań, żeby tutaj przesunąć ten termin. Niemniej tą poprawkę oczywiście muszę poddać pod głosowanie. Chyba że jeszcze jakieś zgłoszenia w dyskusji są. Są jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem poprawki do projektu uchwały zgłoszoną przez panią Zosię Ziarkowską? 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Wprowadziliśmy 6 czerwca, wprowadziliśmy tą poprawkę, a teraz poddaję pod głosowanie cały projekt uchwały wraz z wprowadzoną poprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 19 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy uchwałę w tej sprawie.